SOS dla czystego powietrza. Dolny Śląsk jest domem dla blisko 3 milionów ludzi. Co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 3 tysiące z nas. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego to konsekwencje złego stanu powietrza. Nie czekaj. Już dziś zadbaj o siebie i zdrowie swoich najbliższych. Nie spędzaj życia w szpitalu. Podejmij walkę o oddech i żyj dla siebie i swoich najbliższych. Dolny Śląsk walczy o oddech. Nasz ślub był cudowny. Wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyliśmy. Kościół, przysięga, nasi kochani goście i wspaniałe przyjęcie weselne. Czuliśmy się tu jak ktoś naprawdę wyjątkowy. Piękny wystrój, wspaniała oprawa, profesjonaliści do naszej dyspozycji. Aż chciałoby się to powtórzyć. Może na naszą pierwszą rocznicę? Czemu nie? Rodzina z Warszawy odwiedziła nas tego lata. Zatrzymali się w Gardenie. Wspomnienia powróciły. Zatrzymaj emocje. www.hotelmyślnikgarden.pl. Uzdrowisko Cieplice zaprasza do Spa Marysieńka na zabiegi w kapsule młodości. Czekoladowa rozkosz. Zabieg wyszczuplająco-detoksykujący. Zabieg antycelulitowo-ujędrniający. Zabieg borowinowy wyszczuplająco-detoksykujący. Polecamy również basen termalny, masaże, bicze wodne oraz zajęcia grupowe. Jak zagłosowali radni? W wyniku dzisiejszej uchwały będziemy mieli darmowe przejazdy. Nabór do przedszkoli. Jeśli chodzi o przedszkola, mamy 8 przedszkoli publicznych. Dziś walentynki. Jak spędzają je zakochani? Kochać, lubić, szanować. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 14 lutego. Kamila Krawiecka-Brele, rozpoczynamy serwis informacyjny. Wracamy do tematu wczorajszej sesji, podczas której radni podjęli decyzję w sprawie dwóch ważnych dla mieszkańców uchwał dotyczących strefy płatnego parkowania i miejskiego zakładu komunikacyjnego. Projekt uchwały w sprawie cen i opłat za przewóz osób oraz bagażu pojazdami miejskiego zakładu komunikacyjnego w Jeleniej Górze został jednogłośnie przyjęty przez radnych. W wyniku dzisiejszej uchwały będziemy mieli darmowe przejazdy dla sporej grupy społeczności w Jeleniej Górze, dla uczniów, dzieci, studentów. To jest najważniejsza rzecz. Ponadto zmieniają się różne ceny biletów, raczej w
kierunku korzystnym dla tych użytkowników komunikacji miejskiej. I zamiast miesięcznych biletów są bilety 30-dniowe. W ten sposób spełniona została jedna z podstawowych kampanijnych obietnic obecnego prezydenta Jerzego Łużniaka. Idziemy w kierunku przede wszystkim usprawnienia tej sprzedaży biletów i żeby te bilety były jak najbardziej atrakcyjne dla mieszkańców i dla turystów przyjeżdżających do Jeleniej Góry, czyli dla pasażerów naszego transportu zbiorowego. Choć niektórzy radni mieli pewne zastrzeżenia co do tej uchwały. Uważamy, że można byłoby jeszcze więcej tych ulg dać i można byłoby zachować na przykład ulgę w odniesieniu do pierwszego dnia miesiąca, której wydaje mi się teraz nie ma. Kolejny ważny punkt dotyczył zmian w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania na terenie Jeleniej Góry. Chodzi o to, żeby usprawnić fluktuację miejsc parkingowych, umożliwiając po prostu przez to większą liczbę dla samochodów, między innymi poprzez wprowadzenie tak zwanych 20-minutowych czasu parkowania za mniejszą opłatę, po to, żeby nadmiernie nie płacić, jeżeli potrzeba jest na przykład podjechania pod szkołę albo załatwienia jakiejś drobnej sprawy w urzędzie lub w innym miejscu. Tu radni nie byli już tacy jednomyślni. 19 było za, a 3 przeciw. Wśród nich znaleźli się Zbigniew Ładziński, Piotr Miedziński oraz Hubert Papaj. W wielu miastach strefa płatnego parkowania obowiązuje dopiero od godziny 9. Właśnie po to, żeby w tym szczycie porannym, gdzie ludzie nie zostawiają aut w centrum miasta, żeby załatwiać swoje sprawy urzędowe, żeby to był ten czas, kiedy można przyjechać szybko, pewne rzeczy załatwić i od razu odjechać. To jest jedna rzecz. Druga, ja bym tutaj przeanalizował sam zasięg strefy płatnego parkowania, szczególnie jak są zorganizowane miejsca na ulicy Piłsudskiego, na ulicy Bankowej. Tam planuje się prawdopodobnie już likwidację oznaczeń poziomych, jeżeli chodzi o te wyznaczone miejsca. Obawiam się, że to będzie typowa wolna amerykanka i dużo więcej problemów niż dotychczas. W trakcie ostatniej sesji radni decydowali także o losie Centrum Kształcenia Ustawicznego, ale o tym powiemy w jutrzejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Po raz kolejny przed rodzicami i ich pociechami gorący okres rozpoczynają się rekrutacje do jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych. My dzisiaj skupimy się na naborze do tych pierwszych placówek. Podobnie jak to było w latach ubiegłych, rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego, który znajduje się na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl w zakładce Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019-2020. To tam rodzice będą musieli zalogować się i wprowadzić wniosek. Jeśli chodzi o przedszkola, mamy 8 przedszkoli publicznych. Okres, w którym należy zalogować się na stronie, to jest w czasie od 4 marca, w tygodniu od 4 marca do 22 marca do godziny 15, po czym po wydrukowaniu karty zgłoszenia należy udać się do przedszkola pierwszego wyboru. Do wyboru są także jednostki niepubliczne. W Jeleniej Górze jest ich 11, ale rekrutacja w tym przypadku wygląda nieco inaczej. Od początku stycznia zainteresowani mogą zgłaszać się bezpośrednio u dyrekcji. Jeśli chodzi o placówki miejskie, każde dziecko może starać się o przyjęcie do 3 przedszkoli naraz. Przy czym pierwsza z nich będzie traktowana przez system jako placówka pierwszego wyboru. Przy czym nie jest powiedziane, że dziecko zostanie zakwalifikowane, bo jest szereg kryteriów, według których będzie wartościowane, ta lista będzie wartościowana i wówczas po zgłoszeniu, po zaniesieniu karty zgłoszenia 15 kwietnia należy się zgłosić do przedszkola w celu potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola. Jeśli się rodzic nie zgłosi, no może nie zostać zakwalifikowany. O kryteriach można przeczytać również na stronie internetowej miasta. Ostateczna lista przyjętych dzieci opublikowana zostanie pod koniec kwietnia.
Podczas projektu Zima, który zagościł w miniony weekend na Ski Arena Szranice w Szklarskiej Porębie, pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego mówili o jego urokach zimą. Obecnie nie wszystkie szlaki w Karkonoszach są dostępne. Karkonoski Park Narodowy jest dostępny dla turystów także zimą. Mamy specjalnie przygotowane szlaki zimą, specjalnie oznakowane, otyczkowane, żeby można było bezpiecznie przejść. Są specjalnie też pod nadzorem parku przygotowane wszystkie trasy narciarskie, które przebiegają przez nasz teren. Należy pamiętać jednak, że w Karkonoszach obecnie obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. W związku z tym przed wyprawą w góry warto sprawdzić dostępność szlaków. Zachodni w Karkonoszach, w tej chwili zamknięty jest zielony szlak pod śnieżnymi kotłami od schroniska pod Laskim Szczytem. Następnie jest zamknięty żółty szlak od schroniska pod Laskim Szczytem nad śnieżne kotły. Jest zamknięty we wschodnich Karkonoszach szlak niebieski w kotle Małego Stawu, szlak czerwony w kotle Łomniczki, szlak niebieski, tak zwany skrajny, północny na Śnieżkę oraz jest zamknięty też szlak czerwony nad kotłami Wielkiego Małego Stawu, jest poprowadzona droga zimowa. Te szlaki, które też są w tej chwili zamknięte w Karkonoszach. Na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego zamieszczone są mapy pokazujące zamknięte zimą szlaki i ich obejścia. Odwiedzając Karkonoski Park Narodowy należy zapoznać się z prognozą pogody, ponieważ warunki są często bardzo zmienne. Warto również pamiętać, że tradycyjna mapa może uratować nas przed zgubieniem drogi. A kiedy warunki nie pozwalają na zimowe wędrówki, pracownicy działu edukacji zachęcają do odwiedzania ośrodków edukacji. To jest Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie z aktywną wystawą Wirtualne Karkonosze, wystawą, którą na pewno trzeba zwiedzić, zanim się w ogóle wyjdzie w góry, gdzie zapraszamy i tutaj prezentujemy właśnie ten obiekt. Oprócz tego mamy jeszcze Centrum Informacyjne w Karpaczu i pod Małym Stawem taki niewielki ośrodek edukacyjno-informacyjny Domek Myśliwski. Dziś 14 lutego, Dzień Zakochanych. Czy jeleniogórzanie, których trafiła strzała Amora, przygotowali z tej okazji coś specjalnego? Pytał Paweł Guszała. Walentynki to taki dzień w roku, kiedy każdy ma szansę pokazać bardziej niż zwykle swoje uczucie bądź sympatię do drugiej osoby. Partnera, partnerki, ale także kolegi bądź koleżanki. Tego dnia serce może zabić szybciej, mocniej, nie tylko do jednej osoby. Ma pan zaplanowane coś dla małżonki? Nie wiem, której. Nie wie pan, której? Aż tyle? Aż tyle. Mam przygotowane tylko dla moich przyjaciółek, a tak to pary, że tak powiem, nie mam, ale aha, koleżanka rozumiem. Ma. Okej, okay, czyli rozumiem, że ty powinnaś mieć coś zaplanowanego, przynajmniej powinnaś. No, tak powiedzmy. Zarys skromnie, chociaż masz. Nie, no skromniej bardziej. To znaczy, co przygotowałaś? No nie wiem, no jakaś kolacja. Ma pan coś przygotowanego dla małżonki? Jeszcze nie, właśnie teraz dostała przed chwileczką prezent. Robot czyszczący, no wie pan. A pani ma coś dla męża? Tak. Jest coś. Wie pan co? Siebie. O 46 lat. No fajnie, że jest takie święto, no bo można pokazać drugiej połówce, jak bardzo się ją kocha. Myślę, że bardzo fajne święto można pokazać naprawdę drugiej połówce, jak się naprawdę czuję z nią, pokazać jakieś też uczucia, prawda? Chociaż raz w roku. Ale chyba częściej powinno być, no to prawda? To zależy, bo jak ktoś pracuje i nie ma czasu. No to zależy też od funduszy, które mamy przeznaczone, prawda? No tak, 14 lutego kosztuje, umówmy dokładnie. Się. Ale bez względu na koszty należy kochać, szanować i dbać o drugą osobę. Nie tylko 14 lutego. Powinniśmy czcić miłość na co dzień, kochać, lubić, szanować i kochać się bardzo, bardzo, bardzo. Nie podejrzewam, że mąż ma takie samo. Nie tylko 14 lutego, ale cały rok. Dokładnie. A to jest podobno najlepsza recepta na długi i udany związek. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych informacji. 13 lutego Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało byłego burmistrza Bogatyni Andrzeja G. Jak informuje Przegląd Lubański, zatrzymanych zostało także dwoje jego współpracowników. Nieoficjalnie wiadomo, że ma to związek z niegospodarnością byłego burmistrza. 12 lutego jeleniogórscy policjanci przeprowadzili w naszym regionie akcję Pieszy kontra pojazd. Funkcjonariusze w tym czasie dyscyplinowali pieszych i kierowców, którzy nie przestrzegali przepisów z zakresu ruchu drogowego. Jaki jest jej wynik?
Ukaranych mandatami zostało 17 osób, głównie za przechodzenie w miejscach niedozwolonych. 43 kierowców z kolei ukaranych zostało za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Jeden z nich za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem. Rada Rodziców Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku serdecznie zaprasza na uroczysty bal karnawałowy. Impreza odbędzie się w sobotę 23 lutego w klubie Ewa. Ja żegnam się z Państwem, życząc udanego popołudnia. Do zobaczenia. W konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie, kiedy odbędzie się spotkanie informacyjne z powiatowym rzecznikiem konsumentów. Informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu w kategorii info. Na odpowiedź czekamy jutro w godzinach od 8.30 do 10.00 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu. Rusza projekt Zima. Zapraszamy na stoisko Dolnego Śląska. Przewidzieliśmy wiele atrakcji, a wśród nich m.in. nauka jazdy na biegówkach, pokazy GoPro, gra terenowa, ABC Nordic Walking, hartowanie zimne, konkursy z nagrodami oraz prelekcje. Wyciągi narciarskie, trasy zjazdowe i biegowe, snowparki, tory saneczkowe dla maluchów, nocna jazda na nartach. To wszystko dla tych, którzy kochają sporty zimowe. Już ten weekend, 16 lutego, zapraszam do Świerodowa. Czekamy na stopy. Idarmed, Cieplickie Centrum Fizjoterapii i Terapii Zintegrowanych, sięga po najnowsze rozwiązania. Centrum jako jedyne w Jeleniej Górze i okolicach oferuje aktywną terapię na poziomie komórkowym Indiba. To rewolucja w rehabilitacji. Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak osteopatia, fizjoterapia, makrobiotyka, medycyna chińska. Szczegóły pod numerem telefonu 75 76 40 913. W związku z dynamicznym rozwojem firmy LBF, technika wentylacyjna SPZO w Starej Kamienicy poszukuje kandydatów na stanowisko spawacz metodą TIGMAG. Główne zadania? Spawanie elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych ze stali węglowej, ocynkowanej, kwasoodpornej i nierdzewnej. Wykonywanie poleceń kierownika do spraw produkcji i realizacja powierzonych projektów w zakresie spawania. Oczekiwania od kandydatów. Wykształcenie zawodowe lub techniczne. Doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza. Znajomość rysunku technicznego. Znajomość branży metalowej. Podstawowa wiedza w zakresie metod spawania i obróbki blachy. Gotowość do pracy w systemie zmianowym. Gotowość do wyjazdów służbowych również za granicą. Oferujemy atrakcyjne i motywacyjne warunki zatrudnienia, umowa o pracę i premia. Pracę w międzynarodowej firmie ukierunkowanej na stały rozwój. Przyjazną atmosferę pracy. Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje. Fundusz socjalny. Ubezpieczenie grupowe i zdrowotne. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na e-mail adam.telega@lbf.com.pl lub pod numerem telefonu 75 752 83 66.
Wysyłając dokumenty, prosimy o załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej na naszej stronie www.lbf.com.pl.